Piotrek, jak ocenić ten mecz w Niepołomicach? Tutaj słuchałem wypowiedzi zawodnika z Puszczy, powiedział, że wykonali to, co sobie założyli. I chwałem za to, gratulacje, bo zasłużyli dzisiaj na to zwycięstwo, a my jakby wręcz przeciwnie, nie wykonaliśmy chyba nic z tego, co sobie założyliśmy, bo pewne rzeczy sobie mówimy w tygodniu, przed meczem jeszcze uczulamy się, nie wiem, że puszcza stałe fragmenty, jest mocna, żeby grać czasami prościej, ale i nie wiem, piąta minuta, trzecia minuta, ósma minuta, my robimy rzut wolny pod polem karnym. Tracimy jedną bramkę, później tracimy kuriozalną, można powiedzieć, bo na tym poziomie kuriozalna bramka z naszego stałego fragmentu, oś wychodzi sam na sam od połowy, no to nie ma się co oszukiwać, nie mieliśmy dzisiaj prawa tutaj zapunktować, punktu zdobyć, po prostu jakby nie wiem, czy się mam dalej rozlekać, bo rzut karny głupi, to wszystko chyba, to wszyscy, co oglądali mecz, widzieli, kto nie oglądał meczu, ten nie, nic nie stracił, jakby może lepiej dla jego zdrowia, że nie oglądał. I mówię, no czas jakby, nie wiem, jak to powiedzieć, czas adaptacji minął. I trzeba się zacząć rozliczać, bo tak jak powiedziałem, nie zrobiliśmy nic dzisiaj, na co się uczulaliśmy. Nie przeciwstawiliśmy się Puszczy, a tak się nie da grać i tak nie zrobimy awansu po prostu, bo tak, żeby sobie wyjść i sobie pograć, jeden mecz wygrać, jeden przegrać, to sobie możemy grać i donikąd nas to nie zaprowadzi, ale my mamy inne cele i jeśli dalej tak z takim podejściem, bo nie mówię, bo dobrze, umiejętności mamy, tylko że tego nie pokazujemy drużynowo, tak? Umiejętności mamy, ale mówię, to trzeba pokazywać, a czasami trzeba zagrać prościej, a skuteczniej i dzisiaj w tym Puszcza była lepsza. Czy myślisz, że słowo kompromitacja dobrze podsumowuje wasz występ? Jak najbardziej. Tam chyba były 4 bramki do 30 minuty, nie wiem dokładnie. Jak to można inaczej nazwać? No, dawno nie pamiętam takiego meczu, żebym w takim meczu grał, więc cały ten dzisiejszy mecz to był wstyd, kompromitacja. Można to tak jak najbardziej nazwać i myślę, że każdy chyba, kto teraz tam siedzi w szatni czy w autokarze, już sobie zdaje z tego sprawę, że tak to wyglądało właśnie. Kosztowna porażka. W tej chwili już czwarte miejsce, jeżeli Santecja i GKS w tej chwili jutro wygrają swoje mecze, grając teoretycznie słabszymi rywalami, wiem, że to liga i różne rzeczy się dzieją, ale może się okazać, że po 19 kolejce lądujecie na 7 pozycji. Sami sobie zapracowaliśmy, można powiedzieć w cudzysłowie, na ten los, bo dużo, dużo punktów zgubionych i mówię, no dla nas to jest taki ostatni dzwonek, żeby nie przestać się oglądać na innych, tylko zacząć patrzeć na siebie, bo oglądamy się chyba za bardzo na innych. Ta drużyna zgubiła punkty, tamta drużyna zgubiła punkty, ale my też tych punktów nagubiliśmy już masę, więc sami jesteśmy sobie winni.